Aleksandra Mikołajczyk, witam Państwa i zapraszam na szczegółową prognozę pogody. Prawdziwie letnio zrobiło się w ostatnich dniach, ale nadchodzący weekend będzie chłodniejszy. Temperatura w całym kraju spadnie poniżej 20 stopni i częściej będą nam towarzyszyły opady deszczu i burze. Jutro jeszcze będzie ciepło i prawie wszędzie słonecznie. Jedynie w pasie wschodnim i południowym aura może kaprysić. Tutaj spodziewamy się przelotnych opadów deszczu i pojedynczych burz z silnym wiatrem, ulewnym deszczem i lokalnie również z gradem. A na termometrach wciąż wysokie wartości od 22 do maksymalnie 27 kresek. A teraz już Dolny Śląsk. Noc w regionie zapowiada się pogodnie, miejscami bezchmurnie, z temperaturą od 11 stopni w Kłodzku do 13 w Legnicy i we Wrocławiu. O, w Jeleniej Górze też 13 stopni. Poranek pogodny i słoneczny, ale jeszcze przed południem pojawią się pierwsze opady deszczu i burze. I do końca dnia takiej zmiennej pogody oczekujemy. Trochę słońca i trochę deszczu, a na termometrach od 21 stopni w Kłodzku do 25 w Legnicy i we Wrocławiu. Ciśnienie będzie spadać, w południe wyniesie około 1004 hektopaskali. Wiatr północno-zachodni, słaby i umiarkowany, ale podczas burz porywisty do 60 km na godzinę. Geometr niekorzystny, warunki drogowe poza opadami będą dobre. I na dziś o pogodzie to już wszystko. Do zobaczenia.